WHO opublikowało nowe informacje na temat COVID-19. Dzisiaj po raz pierwszy zmieniło się rozłożenie przypadków, w których stwierdzono obecność koronawirusa. Nowe statystyki nie pozostawiają złudzeń. To pierwsza taka sytuacja od dnia, w którym wybuchła pandemia niebezpiecznego wirusa. Na całym świecie wciąż pojawiają się przypadki zarażenia COVID-19. Do tej pory większość zakażonych zanotowano w Chinach. Właśnie tam, w mieście Wuhan, pojawiło się pierwsze ognisko zachorowań. Każdego dnia przybywało tam mnóstwo chorych, dlatego podjęto decyzję o objęciu całego miasta kwarantanną. WHO opublikowało nowe informacje na temat koronawirusa. To pierwsza taka sytuacja od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Od powstania ogniska zarażeń w Wuhan do teraz, najwięcej zakażonych koronawirusem było w Chinach. Pozostałe kraje również zostały zainfekowane, jednak dotychczas na mniejszą skalę. Sytuacja, którą mogliśmy wcześniej zaobserwować w Chinach, pomogła pozostałym państwom lepiej przygotować się do walki z pandemią. Obecnie jednak wydaje się, że Chiny opanowały kryzys. Niedawno zamknięto ostatni tymczasowy ratunkowy szpital w Wuhan. Relacje z tego wydarzenia obejrzały miliony. WHO podało natomiast informacje, które nie są już tak pozytywne dla pozostałej części świata. Nowe dane WHO na temat COVID-19 statystyki, jakie podało WHO na temat COVID-19, dowodzą, że od wybuchu pandemii koronawirusa sytuacja znacznie się zmieniła. Obecnie Chiny oficjalnie przestały odpowiadać za połowę przypadków zakażeń niebezpiecznym patogenem. Teraz to reszta świata ma w granicach własnych państw więcej niż połowę zarażonych z całego świata. Chociaż wybuch ognisk w Chinach był trudny do opanowania, udało się opanować sytuację. Chiny notują coraz mniejszy przyrost przypadków COVID-19. Służby bezpieczeństwa ograniczyły także śmiertelność chorych. Pierwsze dni walki z pandemią były bardzo trudne, a warunki nierówne. W końcu jednak władze zaczynają panować nad sytuacją. Zamknięto już ostatni tymczasowy szpital ratunkowy w Wuhan, gdzie pojawiło się pierwsze ognisko. Teraz to reszta świata odpowiada za więcej niż połowę przypadków zakażeń koronawirusem. Dzisiaj grzeje, 1. Wszyscy myślą, że koronawirus zabija tylko starszych. Najmłodsza ofiara jest w bardzo ciężkim stanie. 2. Nie żyje uwielbiany muzyk. Artysta poważnie chorował, smutne wiadomości przekazała rodzina. COVID-19 uderzył początkowo na terenie Azji. Szybkie rozprzestrzenianie się niebezpiecznego wirusa wywołało dużą panikę w Chinach, gdzie szybko objęto kwarantanną całe miasto Wuhan.
Każdego dnia informowano o tysiącach nowych zakażeń oraz wysokiej śmiertelności wśród nosicieli wirusa. Obecnie jednak Chiny coraz lepiej radzą sobie z walką z pandemią. Dowodzą temu nowe dane przekazane przez WHO. Obecnie to reszta świata odpowiada za więcej niż połowę przypadków infekcji wirusem COVID-19. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Rzeczpospolita. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.